Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Kingdoms. Nie pamiętam, co tutaj mamy robić. Pamiętam. O właśnie, mam statek budujemy, a tutaj mamy chyba zbudowany mur, tak? Już się tutaj... A, jest zbudowany. Dawajcie. Dziękuję. Miliony monet. A, tu jest jeszcze ten... Oj, to ich dwóch jest. Co on dzisiaj, krwawy księżyc? Chyba na to wygląda. No, był krwawy. Aha, bo ja przecież rozwaliłam w ostatnim... Rozwaliłam w ostatnim tym. Szlak, wiecie. Czy ty możesz... Znowu miałem problem z gadaniem się ze statkiem. Ale tak, z tego co pamiętam, to w ostatnim odcinku... To żeśmy rozwalili. Przecież te portale dwa, nie? Okej, skończyły mi się pieniądze. No to lećmy. Bierzmy stąd, co sam zabrali. A no tak. Oni ulepszają ten mur. Oni go budują. Ty coś masz? Nie. Dobra, nie będę z tą szarżować. Ale pasowałoby iść pojusków. Z prawej strony nie ma ich, z tego co pamiętam. Dobrze. Został mi tylko jeden. Zlecimy w lewo. Wy tutaj coś macie? Nawet sporo. Okej. Dalej go budują. A! Dobrze. Lećmy w lewą stronę w takim razie. Z lewej flanki. Zbierzmy wszystko. Dobra, tutaj są dwa łuki. W sumie przy nich też powinnam stanąć, bo oni też czasem łowcy, łow tych, którzy polują, biorą. Tutaj nie ma się co bać ataku. Zruszajmy. Mogłem jeszcze tak. A właśnie. Dwa, cztery, pięć. No nie starczy mi na ulepszenie muru, ale starczy mi na właśnie łuki. Taka ładna muzyczka. Okej, chodźmy do naszego skarbnika. Nie, już nie biegniesz dalej? Dobrze. Rozumiem cię. Też bym się nie chciał. Jest trochę trawy. Nie trzeba częściej niestety chodzić niż biegać. To jest jego duży minus. Jeżeli mu długo zajmuje się zmęczyć, ale żeby mu odnowić to zmęczenie, to trzeba chwilę poświęcić czasu. Macie coś dla mnie? Nie.
przez dłuższą chwilę nie będą mieć. Kurde, ta muzyka jest fajna. Przyjemnie się jej słucha. Tak fajnie, akurat pasuje, nie? Dziękuję. Na razie ci nie będę nic oddawać, bo chcę... chcę mieć dużo rzeczy. W sumie... zjedz trochę. Ja sobie naleję. Znowu? Panie, złoty. Ja rozumiem, że ten, ale... Aha, to było nie od skarbnika, tylko od tego. Od żołnierza. No dobrze. Dziękuję. Ale już nie mogę zabrać nic więcej ponad to. Oddawaj. A, już mi wypadła monetka. Dobrze. Lećmy między nimi. Dobrze. Teraz nam powolutku, nigdzie nam się nie śpieszy. Przynajmniej mi się nie śpieszy. Co prawda powinna zbudować, zwodować szybciej statek, żeby nie marnować czasu. Ale w tym momencie jednak mimo wszystko mury są dla mnie troszkę ważniejsze. Przynajmniej na chwilę obecną. Jelonek. Zajebisty jest ten jeleń. On jest tak kurwa wielki. Co byście zrobili, gdybyście zobaczyli w lesie jelenia? Czy waszym pierwszym pomysłem byłoby: o, jeleń! Usiądę na niego i będę nim jeździć po moim królestwie. Bo mi się nie wydaje, że to był jakiś logiczny sposób myślenia. Trochę nie bardzo. Dobrze. Dzień 26. To wszystko mamy ogarnięte. Pięknie jest. Zjedz. Cudny. Bujesz się? Dobrze, dalej się będziesz bujał. To wracajmy. Okej, to jest na maksa. Wszystko, co powinno zostać ogarnięte, jest ogarnięte. Przynajmniej z lewej strony na chwilę obecną. Więc możemy na spokojnie na razie. Wy dla mnie nie macie nic. No i to niech sobie zabijają. Im tutaj dawać żołd. Znaczy, żołd to w sumie daje przywódca, władca żołnierzom, tak? Jak już, to ja mogę zbierać podatek ewentualnie dochodowy. Dobrze. Chodźmy się tutaj dogadać ze skrybą. Znaczy z naszym tym. Okej. Okay. Oddaję im to bez problemu, bo wiem, że tutaj będę mieć pieniążki. Że będę mieć pieniążki tam po prawej przy żołnierzach. No właśnie. O, proszę. I już koniec.
Statek jest gotowy do wodowania. Cudnie. Moglibyśmy dla zwykłego, najprostszego fanu wysłać ludzi w prawo. Nie widzę potrzeby, ale to by mogło być interesujące, nie sądzicie? Teraz mi w sumie nie pozostało nic jak czekać, aż statek dopłynie do przystani i uda się na następną wyspę. Ach, jedna moneta wypadła do wody. Miliony monet. Ja nie powinnam siedzieć tak blisko, znaczy stać tak blisko muru. Tego nie mogę ulepszyć już w żaden sposób. Mogę ulepszyć coś tutaj. Tutaj już jest wszystko zabrane. To jest ulepszone na maksa. No statek sobie płynie, tak? Tutaj nic nie zrobię. No nie pozostaje mi nic jak jeździć w tej weftę i wydawać pieniądze na rzeczy. Cudnie. Zbieraj, zbieraj. Okej, ty dla mnie nic nie masz. Dla mnie nic nie macie. A ty dla mnie nic nie masz. No cóż, no to jedźmy w lewo. Stawmy ich tutaj sobie, niech sobie żyją. A my sobie pójdziemy zrekrutować kolejnych gości. Okej, już się robi zmęczony. Nasz rosłamak, wiem, że to jeleń, ale ma na imię rosłamak. Mam nadzieję, że pamiętacie z poprzedniego odcinka. Okej. Nie czas na to, żeby... O, pięknie. No i czas na to, żeby... Jezu. Tak, ja nie lubię tych dźwięków randomowych. Denerwują mnie. Okej. Ulepszymy mury. Zostają nam akurat 3 monety. No to 2 będą dla naszych... przyjaciół z obozu, stąd. 2, no właśnie. 2. Jedźmy tutaj w lewo, tu już jest chyba niedaleko, no właśnie. Tu już jest tylko kawalątek do naszej przystani. Ale to i tak jest kawał drogi. Więc trzeba to mieć na uwadze, że to jest kawał drogi, mimo wszystko. Ty będziesz tutaj stać. Pewnie przez kolejne parę dni. Zrób sobie przerwę. Masz piękną rączkę królową, taką... Wcale nie wygląda jak schody ze Simsów. Znowu się włącza jakaś muzyczka. Trochę eteryczna. Dzień dobry. O, czyżby czerwony księżyc? Na to wychodzi. Jedźmy w prawo. Zobaczyć, jak nasi żołnierze sobie radzą. Pewno sobie poradzą w tej sytuacji. Powinnam tutaj po drodze zbudować jeszcze jeden mur. Tu jest w sumie dobre miejsce.
Ty, oni zabijają ludzi. Jebani. Oni mnie ich legitnie zabili. Podoba mi się to. Zbuduj... We're gonna build a great wall. Gdzie jest to ósme? No zapraszam. Będę mieć dodatkowy ten, dodatkowy stopień bezpieczeństwa, co mi się bardzo przyda. W momencie, w którym ten mój mur po prawej zacznie się kruszyć, to żołnierze, ta trójka żołnierzy, blaszaków, mi się wycofa właśnie za ten mur. I to mi da kolejny poziom bezpieczeństwa, więc... Dobrze jest to zainwestować, przynajmniej tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że te... Potrzebuję pieniędzy. No wie? O, ty! Tutaj był jeszcze jeden. Nie wiedziałam o tym. To dlatego ja tego nie wycinam, co? Zakochaj się we mnie. No, zakochał się. Odkochał się. Nie winię go. Dobrze. Chodźmy wybudować najwyższy poziom. Kurwa, jeszcze dwóch brakuje, no. Panowie. Jeszcze dwie monetki, dajecie. Raczej wątpię, że... Okej. Okay. Dawaj. Gdzie ty tam, kurwa, lecisz? O! W sumie pięknie. O, to jest kolejny. Dobra, trzymaj. Bo i tak będę mieć wystarczająco. Nawet w sumie teraz to już trzy w zapasie. Pięknie. Budować ten mur. A ja się wracam. Pięknie. Raczej nie będziemy mieć problemów z tymi gośćmi. Teraz tutaj zbierzmy pieniądze. Jedźmy tutaj w lewo. Dajmy ci odpocząć, kolego. Polecimy, ulepszymy mury. Przy okazji zgarniemy kolejnych ludzi. Zobaczymy, gdzie jest nasz statek. Hapsniesz coś? Hapsniesz. Ta muzyczka jest po prostu piękna. Okej, okay. Aha, bo wy tutaj... cały czas na bieżąco zbieracie. Bo wy tutaj strzelacie do jelonków, oczywiście.
A dobra, są już przy pierwszym posągu. To jest chyba jakaś 1/3, 1/4 drogi. Jeszcze kawałek mi został, ale... No zbliżają się. Nie są bliżej, a dalej, a się zbliżają. Okej. Okay. Tu był jeszcze jeden obóz. Hela. Mhm. Wracamy. Połowa drogi jest mniej więcej... Nie tutaj, ale tak gdzieś mniej więcej tu, w tym miejscu, no. Tak mi się wydaje. No dobrze, w takim razie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać, aż się przypłyną z tym statkiem. No jak mówię, są bliżej niż dalej. Zbliżają się. Coraz bardziej. Nie. A nie są bliżej niż dalej. Nie ma nikogo. Nic nie pozostaje, nic innego niż czekać, więc standardowo. Dobra, zioty. Ja nie mam nie mam miejsca w sakiewce, więc klasycznie, ja wam w tym miejscu podziękuję za uwagę. Wrócę do was, jak będę... Wrócę do was, jak będzie już statek gotowy. A w międzyczasie to ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.